Kąski z kurczaka w cieście naleśnikowym. Filet z kurczaka kroimy na mniejsze kawałki. Wrzucamy je do miski. Wlewamy oliwę z oliwek, odrobinę octu jabłkowego. Dodajemy zioła prowansalskie, doprawiamy pieprzem i solą. Dodajemy przeciśnięty ząbek czosnku, całość mieszamy i odstawiamy na 15 minut. Na głębokim talerzu rozbijamy dwa jajka, doprawiamy je solą i pieprzem. Dosypujemy mąki w takiej ilości, żeby powstało w miarę gęste ciasto. Kawałki kurczaka obtaczamy dokładnie w cieście z każdej strony. Smażymy na patelni z obu stron na rumiano. Gotowe przekładamy na talerz, podajemy sosem czosnkowym. Prosty i pyszny obiad gotowy. Smacznego!